Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam kolejny zestaw gracza od firmy TT Esports by Thermaltik. Kompletny zestaw zawierający 4 elementy: klawiaturę mechaniczną, słuchawki, myszkę oraz dobrą podkładkę pod mysz. Zapraszam do oglądania. Ok, zaczynamy. Zestaw gracza TT Esports by Thermaltik, złożony praktycznie z samych nowych sprzętów. Pierwsza rzecz, mechaniczna klawiatura Poseidon Z, kosztująca jakieś 300 zł, podświetlana na niebiesko, jak widzicie, z regulacją natężenia tego podświetlenia. Wyposażona w przełączniki mechaniczne Kale o żywotności 50 milionów klików. Na opakowaniu mamy napisane, że są to certyfikowane przez Thermaltika przełączniki i producent daje na nie 5 lat gwarancji. Tak więc to jest dobra informacja oczywiście dla wszystkich graczy. Jak widzicie, sama klawiaturka jest niewielka, zmieści się na każdym biurku. W przeciwieństwie do niektórych klawiatur ma też klawiaturę numeryczną, ponieważ jest na rynku kilka mechaników, które są jeszcze mniejsze, ale są pozbawione tej klawiatury mechanicznej. Tak więc coś za coś. No i zobaczcie, sama klawiatura wykonana jest bardzo solidnie. Mamy u góry klawisze multimedialne, które się przydają. Mamy regulację podświetlenia i wyłącznik klawisza Windows, czyli taki, powiedzmy, przełącznik trybu gamingowego. Możemy sobie uporządkować kabel na lewo, na prawo lub ze środka wychodzący. Mamy dobre antypoślizgi, mamy gumowane także podwyższenia. Tak więc klawiaturka jak najbardziej fajna. Zobaczcie przy okazji, jak te przełączniki typu Blue sobie pracują. Jest charakterystyczny klik. Są też minimalnie głośniejsze od przełączników Cherry MX Blue. Natomiast to wszystko jest jak najbardziej w normie, jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne. Tak więc to by była klawiatura proponowana do tego zestawu. Solidny sprzęt dla gracza, który starczy na naprawdę długi okres czasu. Teraz, moi drodzy, myszka. Myszka Talon. Bardzo niedroga, kosztująca jakieś 20 dolarów. W przeliczeniu wychodzi jakieś 60 parę złotych, natomiast w Polsce cena może być troszeczkę inna. Na pewno będzie to poniżej 100 zł. Myszka jest bardzo fajnie podświetlana, jak też widzicie. To podświetlenie jest takie pulsujące, zmienia się co chwilę na inny kolor. Mam także podświetlone logo TT Esports. Tutaj mamy przełącznik do DPI. Rolkę całkiem dobrą w użytkowaniu, działającą jako przycisk, przyciski główne oraz dwa przyciski boczne. Co jest fajne, co jest niefajne. Myszka generalnie dość dobrze wyważona, dość duża, z fajną taką antypościskową powłoką, z bardzo dobrymi, dużymi ściskaczami, z sensorem laserowym Avago 3050, maksymalny DPI 3000. Nie mamy oprogramowania, mamy kilka wartości DPI na sztywno zaprogramowane. Mamy te przyciski po bokach, które możemy skonfigurować sobie po prostu z poziomu gry. Natomiast co do samego wykonania, generalnie większość tej myszki wykonana jest super, poza może takimi plastikowymi elementami tutaj i tymi plastikowymi przyciskami bocznymi, tym do DPI. Poza tym jest bardzo fajnie, mamy kabel w oplocie i ta myszka z sensorem optycznym jest dość precyzyjna. Sensor Avago 3050 jest sprawdzoną konstrukcją, tak więc w grach nie będzie żadnego problemu. Oczywiście, żeby nie zniszczyć tych ślizgaczy na blacie biurka, polecam dobrą podkładkę i też coś takiego zaraz Wam pokażę. Jedna z najlepszych podkładek od TT Esports jest to Whitra Special Tactics. Podkładka materiałowa, miękka, dostarczana w takim fajnym worku. Podkładka, jak widzicie, sporej wielkości. Jest to dokładnie 360 na 300 mm. Grubość tej podkładki to 3 mm, tak więc jest wygodna, daje dobre podparcie dla naszego nadgarstka. Ma bardzo fajną mikroteksturowaną powierzchnię i dla myszki optycznej sprawdzi się bez żadnego problemu. I ostatni element zestawu, słuchawki TT Esports by Thermaltik Verto, najnowszy model. Wykonane w dużej części z aluminium, cały pałąk jest aluminiowy. Elementy nauszników też są z aluminium. Mamy duże przestrzenie w środku, zakrywające całe uszy. Mamy miękką, wygodną gąbkę. Generalnie słuchawki dość wygodne, grające naprawdę dobrze. Nadające się i do grania, i do słuchania muzyki, ponieważ radzą sobie też bardzo dobrze z muzyką. Pasmo przenoszenia w tym modelu jest poszerzone w stosunku do standardowych
słuchawek dla graczy i mamy aż od 10 Hz do 22 kHz. A to wszystko przy impedancji równej 32 ohmom i czułości 98 dB. Jeśli byście chcieli jeszcze stojaczek do kompletu, to stojak TT Sport by Thermaltake Hyperion jest do kupienia też za jakieś 50 zł. Tak więc podsumowując, mamy bardzo fajny zestaw dla gracza, złożony z klawiatury mechanicznej, myszki optycznej, dobrej podkładki i fajnych uniwersalnych słuchawek. Jeśli by policzyć wszystko łącznie ze stojakiem pod słuchawki, to mamy jakieś 700-750 zł za kompletny zestaw dla gracza, który powinien nam naprawdę długo i dobrze służyć. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu i pozdrawiam Was, cześć!